Tarnobrzescy policjanci rozmawiali ze studentami i pedagogami na temat konsekwencji posiadania i przede wszystkim używania narkotyków. Debata społeczna, na którą zaprosiła mieszkańców Komenda Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, odbyła się w Państwowej Uczelni Zawodowej. Jest to swego rodzaju opowieść na temat, czym się zajmujemy, gdzie szukać pomocy, czego można od nas oczekiwać, jak można zaradzić różnym problemom, zwłaszcza zagrożeniom. Przy okazji będziemy promować oczywiście nasze narzędzie, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i pokrótce wskazywać zagrożenia, zwłaszcza dzisiaj, gdzie mamy fajne audytorium, ponieważ są to dyrektorzy szkół i pedagodzy z całego powiatu tarnobrzeskiego. Będziemy mogli właśnie porozmawiać, podebatować na temat zagrożeń o charakterze narkotykowym, dopalaczy. To, co dzisiaj nas nurtuje najbardziej, jeśli chodzi o młodzież szkolną i w ogóle dzieci. W trakcie spotkania poruszone zostały takie zagadnienia jak odpowiedzialność prawna nieletnich, związana z posiadaniem, udzielaniem i dystrybucją środków psychoaktywnych, czy zdrowotne skutki zażywania środków narkotycznych i dopalaczy. W Tarnobrzegu oraz powiecie tarnobrzeskim, podobnie jak w całej Polsce, narkotyki wciąż stanowią zagrożenie, zwłaszcza wśród młodzieży. Nie ma miast, wsi wolnych od narkotyków. Nie ma się co do tego oszukiwać. Natomiast na naszym terenie nie jest to aż taki problem, żeby bić na alarm i stwarzać jakąś panikę, czy jakieś, mówić o jakimś szczególnym rodzaju zagrożeń. Natomiast on istnieje i incydentalnie gdzieś się pojawia. Jesteśmy od tego, żeby mu przeciwdziałać, żeby ścigać sprawców, pociągać do odpowiedzialności i jak największą ilość tego typu środków odurzających czy substancji psychotropowych ściągać z tego czarnego rynku, żeby odizolować naszą młodzież, nasze dzieci od tego typu patologii, od tej trucizny, mówiąc wprost. Poza teoretycznym przedstawieniem problemu, policjanci zademonstrowali uczestnikom spotkania przedmioty ściśle związane ze środowiskiem narkotykowym. Tu są przedstawione te eksponaty, które można zobaczyć, jak poszczególne rzeczy czy substancje, które służą do tego, aby dystrybuować bądź przechowywać narkotyki, żeby to rozpoznać. Po prostu, żeby to nauczyciel, pedagog, który dzisiaj tutaj z nami jest, żeby mógł zobaczyć, jak to w rzeczywistości wygląda. Oczywiście są to atrapy, żeby nie mylić tego z prawdziwymi substancjami. Natomiast cel edukacyjny jest jasny. Zobaczyć, wiedzieć i odpowiednio reagować.